zdrowego, swojego życia wolna transportowa gmina Zalesie. Gmina Zalesie planuje przyjąć program zwiększenia aktywności fizycznej młodzieży, ale i mieszkańców. I program sportowa gmina Zalesie się składał z kilku części. Pierwsze to dbałość, rozbudowa i budowa obiektów sportowych. Druga część, dofinansowanie działalności sportowej. I trzecia część, taka już adresowana do młodzieży, to byłby zakup rowerów dla wszystkich uczniów od klasy czwartej do ósmej. Jeśli chodzi o koszt tego projektu, byłoby to pewnie w granicach 280 tysięcy złotych. To mniej więcej tyle, co 3-4 siłownie, takie jak są w wielu miejscach zrobione na wolnym powietrzu. I tak się składa, że jadąc też przez Polskę, ale i przez naszą gminę, to raczej trudno tam zobaczyć osoby ćwiczące. Zdarzają się, ale tych osób jest mało. Ja tutaj mówię o takim porównaniu, żebyśmy mieli świadomość, jaki to jest koszt. Kolejnym jakby powodem do przyjęcia takiego programu jest to, że my jako osoby dorosłe, ale młodzież szczególnie, dzisiaj często siedzimy przy jednym stole i każdy jest zajęty swoją komórką, nie potrafimy rozmawiać. Też chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że dzisiaj komputer, gry, to dla młodzieży jest bardzo czasochłonne zajęcie. I wydaje się, że zakup rowerów może tą młodzież uaktywnić. W Białej Podlaskiej rowery są bardzo popularne i miasto jest rowerową stolicą Polski. W gminie Zalesie ta działalność też jest popularna, bo organizowane jest wiele rajdów i to są rajdy z dużą liczbą osób. Jeśli chodzi o finansowanie tego projektu, mamy zaplanowane środki w budżecie gminy, ale liczymy tutaj na sponsorów. Mamy przygotowane dokumenty, prowadzimy wstępne rozmowy i jestem przekonany, że w dużej części ten program będzie sfinansowany przez sponsorów. Jeśli chodzi o czas realizacji, chcielibyśmy, żeby ten program już w tym sezonie letnim był zrealizowany. Natomiast można postawić pytanie, a gdzie są ścieżki rowerowe? Tych ścieżek rowerowych dzisiaj rzeczywiście dużo nie ma. Dlatego drugim etapem, drugim działaniem byłoby przyjęcie programu rozbudowy i budowy ścieżek rowerowych. Tutaj chcielibyśmy i liczymy na propozycje mieszkańców. Jak mieszkańcy to widzą, te trasy? Chcemy, żeby to był program powszechny, żeby wszystkie miejscowości gminy były połączone ścieżkami rowerowymi. Na pewno ten program będzie na wiele lat. Tego się nie da zrobić w roku, w dwóch, ale też mam takie przekonanie,
że przyjęcie takiego programu spotka się z uznaniem Urzędu Marszałkowskiego czy innych jednostek finansujących i uda nam się uzyskać dofinansowanie, bo doświadczenie nie tylko nasze, ale wskazuje, że tam, gdzie jest ciekawy pomysł, to takie projekty mogą liczyć na poparcie. Budowa tych ścieżek spowoduje też zwiększy atrakcyjność całej gminy. Mamy wiele pięknych miejsc, bo mamy i rzeki, mamy też zróżnicowany teren, mam na myśli krajobraz, tak jak Malowa Góra, Mokrany, gmina w ponad 30% jest pokryta lasami, także będzie to stworzone dobre pole do odwiedzenia i gminy Zalesie i do aktywności. Jestem też przekonany, że część uczniów zdecyduje się, mając rowery, na dojazd rowerem do szkoły. To jest program na ileś tam lat. Trudno powiedzieć dzisiaj nawet na ile, bo nie będę mówił czy na 3, czy na 5, czy może na jeszcze inny czas. Na pewno część tych zadań będziemy w stanie zrealizować ze swojego budżetu, a na część będziemy starać się o dofinansowanie. To jest jakby ten drugi etap. I jest jeszcze trzeci etap, on jest tak samo ważny, a może nawet najważniejszy na tym etapie. To są szkolenia uczniów, to zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z dróg. Tutaj będziemy współpracować z dyrektorami szkół, żeby wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni, żeby uczniowie mogli uzyskać karty rowerowe. Też jeszcze tutaj dodam, że do zakupu rowerów chcielibyśmy, żeby były kaski, kamizelki, bezpieczeństwo, szkolenia. To są jakby te trzy etapy. Jesteśmy pewni, bo nie słyszałem o takim programie realizowanym przez inne gminy. Pewnie jesteśmy pierwsi. W tym roku ten program będzie kosztował więcej. Natomiast w latach kolejnych, jeśli będzie się kupowało rowery tylko dla klas czwartych, to ta skala będzie zupełnie mniejsza. Mam głębokie przekonanie, że to uaktywni bardzo naszą młodzież. Może będą jakieś tam sekcje sportowe, może jakieś tam zawody będą organizowane. I moim takim oczekiwaniem byłoby, żeby tak jak kiedyś miałem przyjemność i zaszczyt odbierać wyróżnienie w Warszawie Sportowa Gmina Zalesie, żeby ten tytuł był także i na tym polu. Rowery byłyby własnością przez jakiś okres gminy, a później chcielibyśmy je przekazać już tam na własność uczniom, byłyby one oznaczone emblematem naszej gminy i byłyby to rowery takiej klasy, powiedzmy, średniej plus, to, tak jak to ten plus jest modny, to tak by to było. Także to nie byłyby jakieś tam najtańsze rowery, byle jakie, sztuka, aby tego, tylko zechcemy kupić te rowery dobre, będzie ogłoszony przetarg, na pewno tutaj zechcemy to
jeszcze przekonsultować z tymi osobami, które się na tym znają. To jest naprawdę fajny program rozpropagowujący i działania sportowe, ale także to też zostało dzisiaj już powiedziane. Odciągnięcie trochę tych młodych ludzi od tych sprzętów. Kupowaliśmy, dostawaliśmy już i laptopy, były jakieś tableciki rozdawane. Dzisiaj będziemy po raz pierwszy dawać coś, co wyciągnie najmłodszych od sprzętu elektronicznego. Zachęcimy wszystkich do aktywnego trybu życia, do funkcjonowania w zdrowiu, do funkcjonowania dla zdrowego trybu życia. Szanowni Państwo, program będzie polegał na tym, że będziemy chcieli powołać cały zespół do opracowywania konkretnego programu, do opracowania regulaminu, w jaki sposób będziemy mogli te rowery przekazać, w jaki sposób będziemy mogli rozwijać bazę sportowo-turystyczną, w jaki sposób będziemy mogli tworzyć nowe ścieżki rowerowe do korzystania z tego sprzętu. To też dzisiaj już mówiliśmy. Byliśmy dwukrotnie laureatami Sportowa Gmina Zalesie. To bardzo wyróżniające naszą gminę we wszystkich działaniach sportowych, bo to właśnie my byliśmy jako najmniejsza gmina w Polsce na tych podczas tego wręczania tych wyróżnień. To dało też nam impuls do tego, żeby działać, żeby kontynuować swoje pomysły, żeby kontynuować swoje zamierzenia. A jeśli możemy zrobić to i wykorzystać tą bazę, którą mamy, a do tego wybudować coś nowego, to na pewno będzie to pozytywne. W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do rozporządzenia gminnego programu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia pod nazwą Sportowa Gmina Zalesie. Na podstawie artykułów Rada Gminy uchwala, co następuje. Rada Gminy wyraża wolę przystąpienia do rozporządzenia gminnego programu promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia pod nazwą Sportowa Gmina Zalesie, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, dla których organy prowadzącym jest Gmina Zalesie. Paragraf drugi. Program realizowany będzie poprzez zakup sprzętu sportowego, rowerów, cykl szkoleń, kursów i z tematyki BRD. Paragraf trzeci. Szczegółowe cele i zadania zostaną określone w regulaminie programu. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zalesie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie.